Leo Messi to jeden z najbardziej niezwykłych piłkarzy w historii futbolu. Ile zarabia gwiazda tego sportu w nowym klubie i na jaką informację warto zwrócić uwagę, aby zobaczyć ciekawy trend, który być może zmieni dotychczasowe oblicze tego sportu? Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Leo Messi już teraz jest żywą legendą, która fascynuje miliony fanów futbolu. Jakież więc było zaskoczenie, kiedy niespodziewanie ogłosił, że odchodzi z Barcelony, w której to spędził znakomitą większość swojego piłkarskiego życia. Nowy klub przyjął go z otwartymi rękoma i już dziś kibice mogą kupić sobie koszulki z PSG, na których znajduje się nazwisko tej gwiazdy. Co ciekawe, Leo Messi w zestawieniu top 10 najlepiej zarabiających sportowców na świecie w 2020 roku zajął drugie miejsce. Link do tego wideo ukazał Wam się teraz, o tutaj u góry. Ten znakomity gracz, który zaliczany jest do ścisłej czołówki piłkarskiego świata, zarabia prawdziwe krocie. Cóż się jednak dziwić, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, 10-krotny mistrz Hiszpanii, 4-krotny zwycięzca Ligi Mistrzów w barwach FC Barcelony, 6-krotny zwycięzca złotej piłki, jest uważany za najlepszego piłkarza w historii. Finalista i najlepszy piłkarz Mistrzostw Świata 2014, 2-krotny piłkarz roku w Europie według UEFA, 3-krotny finalista Copa America z 2007, 2015 i 2016 roku, a także najmłodszy Argentyńczyk, który zagrał na Mistrzostwach Świata. Wymieniać można by było jeszcze długo. Leo Messi to prawdziwa, żywa legenda i każdy fan piłki nożnej zna to nazwisko. Jego odejście z Barcelony było sporym zaskoczeniem, zwłaszcza że w PSG zarabia on jedynie 35 milionów euro rocznie, a jego kontrakt został podpisany na jedynie 2 lata. Co jednak ciekawe, oprócz samych pieniędzy, Messi otrzymał sporą część kryptowalut, które emituje jego nowy klub. Tokeny krypto stają się więc na naszych oczach nową formą wynagradzania piłkarzy. Oczywiście cena tej kryptowaluty skoczyła bardzo wysoko, kiedy tylko okazało się, że Messi otrzyma wynagrodzenie również i w tej formie. Jest to niezwykłe zaskoczenie, ale również i ważny wyznacznik tego, co może się stać nowym trendem, który już za niedługo może okazać się czymś przełomowym. Przyjrzyjmy się więc temu, co właściwie zaszło podczas transferu legendarnego piłkarza. Jak więc widzicie, czołowe kluby piłkarskie zaczynają wykorzystywać kryptowaluty. Kupując lub sprzedając nowych zawodników do swoich klubów, mogą one podbić lub obniżyć cenę tokenów w zależności od tego, jakie decyzje podejmą. Tak stało się właśnie w przypadku zakupu Messiego. Cena kryptowaluty PSG eksplodowała zaraz po ogłoszeniu tej informacji i prawie podwoiła wartość tego tokenu. Warto również zobaczyć drugą stronę tego medalu. Piłkarze, którzy otrzymują tokeny danego klubu, zaczynają być przywiązani do swojego pracodawcy w nieco inny sposób. Każde odejście lub osłabienie zespołu odbija się również na ich portfelu krypto, dlatego też będą oni skorzy do po pierwsze nieco niższych wynagrodzeń, jak również nie będą tak skorzy do opuszczania danego klubu, wiedząc, że wartość kryptowaluty spadnie zaraz po ich odejściu. Jak więc widzicie, decyzje podejmowane przez klub czy też piłkarzy mają realne znaczenie dla tokenu, który oficjalnie ma służyć jedynie do możliwości podejmowania decyzji przez jego posiadaczy, którymi najczęściej są kibice danego klubu. Na chwilę obecną są to jedynie drobne kwestie, takie jak na przykład wybór najlepszego gola w sezonie. Nie jest to jednak do końca prawda, jak pokazują powyższe fakty. Zastanówmy się teraz, co stałoby się w przypadku, kiedy dany klub ogłosiłby, że na przykład posiadacze tokenów będą mogli podjąć decyzję o kupnie nowego zawodnika, czy też wypłacie dywidendy w postaci nowych tokenów. Tutaj tak naprawdę opcji jest nieskończenie wiele i wystarczy jedynie doprecyzowanie reguł,
aby z zabawki, jaką są na chwilę obecną tokeny klubów piłkarskich, stworzyć narzędzie do błyskawicznego wprowadzenia danego klubu na giełdę. Nie jednak tę tradycyjną, ale właśnie tą opartą o kryptowaluty. Oczywiście na chwilę obecną są to jedynie spekulacje, ale przyjrzyjmy się faktom. PSG, Juventus, AS Roma czy AC Milan wprowadziły już dawno swoje tokeny, a informacje takie jak chociażby wynagrodzenie Messiego w kryptowalutach tylko propagują nowe źródła dochodów dla klubów piłkarskich. Widząc kolejne kluby, które zarabiają potężne pieniądze na tokenach, inne pójdą w ślad za nimi i nawet się nie obejrzymy, kiedy okaże się, że większość posiada swoje kryptowaluty. A od tego już krok do ogromnej zmiany. Czy jednak tak się stanie? Czas pokaże. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się wynagrodzeniu Leo Messiego i temu, jak kryptowaluty mogą wpłynąć na piłkarski świat. Jestem ciekaw, co wy sądzicie na ten temat. Czy piłkarze będą wynagradzani w kryptowalutach, czy też jest to tylko chwilowa moda, która niebawem minie? Zostawcie krótki komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli chcielibyście, abym nagrał materiał na inny temat, który was ciekawi. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.